Proszę państwa, wiemy, że w Opolu, no nie wiem, czy tam kiedyś byłeś, tam są dwa dobre hotele, znaczy dobre, dwa hotele. Tam jest taki hotel przy tym amfiteatrze. Zacisze, zacisze. Generalnie dochodzi tam do też bardzo wielu potyczek między gwiazdami estrady. My niestety trafiliśmy na ślad afery, która nie została rozstrzygnięta. Czyli przyjemnie jest i można się, jest się z kim napić, no wiesz, i komu w mordę dać. No wiesz, no tam słuchaj, no tam ludzie mieszkają naprawdę jak na kuszetkach. Recepcja hotelu za 3, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się, Mikołaj Janusz, moje nazwisko. Ja jestem menadżerem pani Ewelin Lisowskiej, która występowała w Opolu i która u państwa właśnie spędzała noce. Nie wiem, czy pani kojarzy panią Ewelinę. Ale to jest dziennikarka? Nie, piosenkarka. Ale to u nas chyba nie, pan to u was, u was, tylko pewnie pod pseudonimem, bo nie rejestrujemy jej jako ją, żeby dziennikarze zdjęć nie robili. No u was na pewno mieszkała. Proszę pana, ja mam tutaj z Telewizji Polskiej, tak, Masłowska, Krzemiński, niech pan poczeka, ja tylko założę okulary. Czerwińska Ewa. Ewa Czerwińska. Tak? Ewa Czerwińska, no tak, to jest pseudonim. Tak, i o co chodzi? Chodzi o to, że tam byli chłopcy zespołu Lemon, nie wiem, czy pani zna ten zespół też. Tak, i? Ten Krzemiński pan, który pani wymieniła, to on tam gra między innymi w tym zespole. I sytuacja jest taka dosyć nieprzyjemna, bo jak się okazuje, to chłopcy zespołu Lemon dezodorant ukradli, taki wartościowy dla niej, no, bo to jest taki, wie pani, marki francuskiej, taki cenny. Chłopcy z tego zespołu ukradli dezodorant? Tak, tak, tak. Czy byście się mogli jakoś skontaktować tam z tym Lemonem, zainterweniować, no bo Nowelina jest bardzo z tego powodu przybita. Powiedziała, że więcej nie zaszczyci swoją obecnością Opola, jeżeli to się nie znajdzie. To był taki kwiat bawełny w kulce. Dlaczego mamy dzwonić, że... No bo to w waszym hotelu się działo. No tak, w naszym hotelu, ale pewne osoby, wie pan, wracają kiedy chcą, robią co chcą i nawet jak się zwróci uwagę, to oni po prostu są na tacy, jacy są i na to nie ma żadnej rady. Zachowywali się tak, jak się zachowywali, wie pan. My też nie możemy za bardzo, bo uważamy, że przeszkadzają sobie. No ale są osoby, które wracają i chcą wypocząć po prostu. A tu sobie po prostu robią, no uważają się za ważniaków i my no nie właśnie chcemy w to wchodzić, bo wie pan... No tak, no ale to są takie, no, wie pani, no przepraszam za słowo, gówniarskie żarty tych panów z tego zespołu. Tak, tak, ja się zgadzam, bo ja akurat miałam nockę. Pani widziała, co się działo, no. I po prostu nie oni w hotelu, nie, tylko przed hotelem, no, no tak głośno, że pani z Telewizji Polskiej przyszła do mnie i bardzo mnie prosiła. Ja po prostu uspokoiłam, ale to nadal trwało, dopiero o 4 nad ranem się uspokoili. Pani Magda tam z telewizji, tak? Anna. A Ania, Ania, tak, tak, tak. Tak. No, i wiem, no, ja współczuję tej pani, bo akurat miała okno z tej samej strony, co ja. I naprawdę koleżanka mówi, że rano pani była nieprzytomna. No nie dziwię się. Ja za nią rozmawiałem też o tym i ona mi właśnie powiedziała, że na pewno to byli ci z Lemon, bo... No na pewno, bo wie pan, sobie robili, co chcieli. Przed hotelem stanęli, pili alkohol. To nie jest, no, nasza sprawa. Mogą pani, robić, ja pani tak są, powiem prywatnie, że nie tylko alkohol oni pili. Że tam jeszcze były inne używki. Tak, tak. Także to panią Anię na pewno się nie przespała i współczuję jej, bo... No ja też. No mówię tak, jak było. Ja uspokajałam, ale to nic nie dało. A jeszcze nad samym ranem, wie pan, taki huk był. Dziewczyna młoda prowadziła, tak, samochód, jak walnęła w drugi samochód i znak drogowy, to ja myślałam, że tutaj cały hotel się po prostu trząsł i uciekała. No także, no było nieciekawie, no. A wie pani, dlaczego? Co to była za dziewczyna? Wie pani, co to była ta historia? W ogóle. Nie, nie wiem. No bo to było też z tym zespołem Lemon właśnie. Oni wzięli dziewczynę na jakąś tam imprezę, czy gdzieś tam jeden z nich ją tam wywiózł. Tak. I się tam do niej dobierali. Ona, tak. I ona zaczęła im uciekać. I ona tym samochodem zaczęła uciekać i uderzyła. I ten wypadek spowodowała. Po prostu była w panice. Wie pan, ja tam tylko wyszłam przed hotelem, zobaczyłam, bo taki huk był i sobie myślę tak, no szkoda mi tej pani. Nie dość, że w nocy jej przeszkadzali, to jeszcze nad ranem. To było gdzieś tak koło 6. No tak. To też przed 6. I to też przez tych chłopców z Lemona. No, no widzi pan, no i teraz zwrócić im uwagę, wie pan, przyjdą, wyzwą. No faktycznie, 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 ma pani rację. Nie, nie, no, ja nie chcę pani w takim razie narażać na szwank. No. To ja z panią Anią sobie porozmawiam, ustalę szczegóły i na policję z tym idę. No. Dobrze, dobrze, dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję, do widzenia bardzo. Do usłyszenia. Kulisy Festiwalu Opolskiego, no. Tak, najlepiej można się wszystkiego można się dowiedzieć w recepcji. Pani Ania przydzwoniła, jaka to mogła być Ania, słuchaj.
Jakaś, jaka tam Ania, prawda? Ibisz to nie, bo to nie te... te... Popek! Popek! Jebła w zła! Proszę państwa, na początku było słowo, a u nas na początku był dezodorant. Chociaż pamiętajcie, wiocha w Opolu właściwie była zawsze.